Cześć moi drodzy, witam serdecznie, Uber Stray, kanał od gracza dla graczy. Bardzo miło was widzieć, bo ten materiał to krążowniki siódmego tieru, czyli jakie krążowniki na tym oto tierze są najlepsze. Już poprzednio nagrywaliśmy tier szósty i wszystkie klasy, czyli pancerniki, krążowniki, niszczyciele, lotniskowce i okręty podwodne. Tak też teraz idziemy do góry i rozpoczynamy właśnie od krążownikach. W sumie najbardziej je lubię, więc będę mógł tutaj się poprodukować. Ale tak jak w poprzednich materiałach, do których bardzo zachęcam, omówimy sobie na początku, według mnie, mojej subiektywnej opinii, trzy najlepsze krążowniki drzewkowe i trzy najlepsze krążowniki, prawda, premium, które mamy dostępne w grze. Tak też nie przedłużając, zapraszam na ten oto materiał i zajrzyjcie, zobaczyć, prawda, do końca tego materiału, kto według mnie znajduje się w top 3 właśnie każdej z kategorii krążowników na siódmym tierze. Zapraszam. I jesteśmy, moi drodzy, już przy rankingu. Rozpocznijmy sobie miejscem trzecim, a na miejscu trzecim wśród krążowników drzewkowych siódmego poziomu znajduje się Asturias, czyli hiszpański krążownik, o którym warto powiedzieć, dlatego że ma w sobie to coś, co zapewniło mu według mojego tam rankingu, prawda? No i według opinii graczy, z którymi rozmawiałem, miejsce trzecie. Dlaczego? Już tłumaczę, dlaczego wśród krążowników drzewkowych on się tutaj znalazł. Rozmieszczenie pancerza może nie jest szałowe, bo możemy się postrzelać z innymi krążownikami, ale nie za bardzo chcemy, bo ten pas pancerny tutaj będzie powodował, że będziemy zbierać. Przede wszystkim też, jeżeli wystawimy boczek na widok pancernika, to on na pewno z tego skorzysta, a my zakończymy w spektakularny sposób nasze boje i bitwy, prawda, lądując na dnie i kibicując naszej drużynie. Tak też nie pokazujemy boku i przede wszystkim gramy tym krążownikiem szybko, zwinnie, zgrabnie, jakbym powiedział, hiszpańscy piłkarze grają w swoich klubach. Przejdźmy dalej, bo żywotność to 39600, jest to dosyć spora pula żywotności, warto to podkreślić, bo można ją jeszcze podkręcić nawet zdolnością kapitańską, ale obrona przeciwtorpedowa jest tragiczna i nie będziemy tutaj sobie zaprzątali tym uwagi. Artyleria, czyli to, co misie lubią najbardziej, a misie lubią strzelać z czterech podwójnych wież 200 trójek, dwie na rufie, dwie na dziobie, które strzelają na 15,7 km. Można to wydłużyć dosyć, można powiedzieć, bogatym sprzętem eksploatacyjnym, jakim mamy tutaj, czyli samolot zwiadowczy, ale też dodatkowo mamy ogień seryjny. Obrażenia, jakie zadajemy, to 2850 obekami, a 4800, moi drodzy, pociskami przeciwpancernymi. Tak też jest tutaj spora wartość. No, jedynie trzeba wziąć pod uwagę to, że przeładowujemy co 13 sekund, więc też nie ma tutaj szału. Coś za coś. Dodatkową sekundarkę też posiadamy, ale nie skupiałbym się na niej tutaj, bo raczej go pod sekundarkę nie porobimy. Torpedy, moi drodzy, to dwie poczwórne wyrzutnie, na jednej burcie i na drugiej burcie, o tak mówiąc. Na 8 km możemy sobie je puścić do obrony, bądź ewentualnie do ataku, jeżeli tam gdzieś szykujemy się na przeciwnika. Atak lotniczy to dwa mizerne klucze atakujące na 6 km, jeżeli podwodniaki was gnębią. Obrona przeciwlotnicza jest dosyć słaba, na to trzeba brać poprawkę, więc musicie tutaj dosyć sprytnie manewrować na 35 węzłów, 860 i 10 sekund przestawienia, bądź używać kamuflażu, ale tutaj za bardzo nie poszalejecie. Poszalejecie, dlatego że kamuflaż macie 13,8 bez, prawda, wymasterowanego tutaj perku kapitańskiego, a z perkiem kapitańskim spadnie do 12 z groszami i to nie jest mało, więc musicie uważać, jak Asturiasem sobie pogrywacie. Ten krążownik posiada dużo innych fajnych zalet, warto przejść do wyposażenia, dlatego że warto go być może robić pod samolot zwiadowczy. Ja na przykład na wyższych tierach gram z samolotem zwiadowczym, czyli na Castilli. Gram też tutaj na wydłużenie sondy hydroakustycznej, bo warto wiedzieć, co w razie co w moim kierunku leci, bądź zbliża się, bo ona wykrywa też okręty z odległości 4 km. Reszta jest standardowa, celowniki, ale także i przyspieszenie. Tutaj mamy ważną rzecz w uzbrojeniu, no bo jest przede wszystkim ogień seryjny, czas przeładowania wtedy 32 sekundy, odstęp pomiędzy salwami to 2 sekundy, warto nie zejść wtedy z trybu lornetki, czyli poćwiczyć sobie ten ogień seryjny, żeby wiedzieć, jak go używamy, pamiętać, jednym słowem nie grać jak gapa, bo tracicie bardzo dużo z potencjału okrętu, tym okrętem da się wykończyć naprawdę
Inne okręty z bliska, uciec, odejść i już was nie ma. Dodatkowo sprzęt eksploatacyjny macie naprawkę, to jest ważne. Standardowo macie też grupę naprawczą, ale naprawka na 7 tierze to jest już cenna rzecz, która pozwoli wam w razie co przywrócić się do walki po jakiejś chwili, prawda, bądź naprawić krytyczne obrażenia. Sondę hydroakustyczną możecie zamienić w razie co z rozbiciem, a samolot zwiadowczy, jeżeli uważacie, że 15 km to dla was dużo, możecie sobie zamienić, prawda, na myśliwiec. Ja uważam osobiście, że warto też grać nie dość, że z samolotem zwiadowczym tutaj jako sprzętem, to jeszcze brać go tutaj w perku kapitańskim po to, żeby się szybciej przeładowywał i dzięki temu cały czas tak naprawdę być w trybie samolotu, bo ten okręt naprawdę fajnie się sprawuje właśnie tego typu graniu, w tego typu zagrywkach. I dodatkowo jeszcze dodam tutaj, że naprawdę fajnie jest wyćwiczyć sobie na tym właśnie 7, 6 może tierze, na 8 też te zagrywki, gdzie wchodzimy z ogniem seryjnym i próbujemy wyciągnąć jakiegoś przeciwnika, gdzie jedną, dwiema salwami i spadamy za przeproszeniem, odpływamy, znikamy, chowamy się za jakimś przeszkodą terenową. To naprawdę daje fajny gameplay i przede wszystkim gameplay, który się nie nudzi, który naprawdę no, jest interesujący i na pewno to zapewniło Asturisowi tutaj trzecie miejsce, według mnie osobiście zasłużone. Ten top, w ogóle projekt takiego, jak macie w opisie, włosko-hiszpańskiego, zaczerpnięte jakieś elementy niemieckie, tak też, no, ogólnie udany projekt, projekt projektu można by było nawet powiedzieć, World of Warships, ale okręt jest dostępny do grania, jeżeli macie ochotę, to ja polecam wam go gorąco do ogrania. Przejdźmy teraz do miejsca drugiego, bo ten okręt, no, być może wyda wam się troszeczkę podobny, ale dlaczego on jest lepszy, już wam tłumaczę. Jak wiecie dobrze, ja uwielbiam okręty historyczne, a miejsce drugie jest zarezerwowane właśnie dla krążownika historycznego, czyli krążownika 7 tieru włoskiego Zara. Dlaczego on zajmuje drugie miejsce? Jest on przecież dosyć podobny do Astuariasa. I to jest najważniejsze, że on jest podobny, ale nie jest tym samym krążownikiem. Włoskie krążowniki naprawdę są interesujące i ten 7-tierowiec, bym powiedział na skróty tak, że jest takim przełomem, że wreszcie dostajemy krążownik, który naprawdę, jak weźmiecie go w łapki, to jesteście zadowoleni, bo te obrażenia, manewrowość, jest wszystko na miejscu tak, jak trzeba. Ale przejdźmy dalej, co my tutaj posiadamy. Pancerz leciutki i trzeba to brać pod uwagę, chociaż Cytadela jest o wiele bardziej, tak jak widzicie, schowana, bym powiedział, nawet na granicy linii wody, na 7 tierze, to już jest granica linii wody. I to pozwala temu krążownikowi dosyć sporo przestać. Inne krążowniki będą, no, zadawały wam spore obrażenia, ale pancernik może nie wstrzelić się w cytadelę, co jest bardzo, ale to bardzo ważne. Żywotność, moi drodzy, 37-100, czyli mniej niż Astuarias. Dodatkowo obrony przeciwtorpedowej posiadamy 19%, więc tutaj co nieco wybronicie. Szału nie ma, ale no bym powiedział, ta różnica jest nieduża i tutaj chyba też dowódca nie jest zrobiony, w ogóle nie jest zrobiony, więc warto tutaj też brać to pod uwagę. Przejdźmy dalej, bo uzbrojenie to 4 podwójne 200 trójki, czyli identycznie jak na hiszpańskim okręcie, ale różnica jest taka, że mamy zasięg o wiele większy, bo kilometr trochę dalej, 16,1, czas przeładowania troszkę większy, 14,5, no i co najważniejsze, obrażenia PPO, czyli pociski sapowe, tak zwane pociski, zadają 5000 obrażeń, to jest naprawdę sporo. I moi drodzy, pociski przeciwpancerne 5800, też warto brać to pod uwagę, nie wywołujemy tutaj pożarów i tutaj mamy to z głowy, ale co najważniejsze, mamy PPO, które jeżeli będziemy dobrze męczyć jakieś pancerniki bądź okręty ponad budówkach, to te pociski będą zadawały bardzo konkretne obrażenia. Torpedy, dwie potrójne wyrzutnie na 12 km, takich pełzających, bym powiedział, torped, ale czasami tak jest, że jak puścicie taką pełzającą torpedę za siebie, to gdzieś po chwili nagle dostajecie komendę, buch, torpeda weszła i tak, okej, coś tam płynęło.
coś tam wlazło, obrażenia na mój koszt, a czasami nawet i zatopienie. Atak lotniczy to dwa klucze atakujące na 6 km, takie byle jakie. Obrona przeciwlotnicza nie należy do najlepszych, ale w porównaniu do Hiszpana, no to jednak troszkę tego więcej jest. Obrona, manewrowość, moi drodzy, 33 węzły jest okrętem wolniejszym, ale bardzo fajnie skręca i szybko przestawia ster, więc warto to brać pod uwagę. Kamuflaż też nie będzie szałowy, bo tutaj zbijemy go do 12, więc te oba krążowniki, które omawialiśmy przed momentem, będą dosyć widoczne i trzeba się do tego przyzwyczaić. Tutaj raczej gramy, moi drodzy, pod standard. Możemy sobie ewentualnie wziąć wydłużenie samolotu, bądź, prawda, grać też kapitanem pod samolot. Możemy też wziąć wytwornicę dymu, czyli po prostu wydłużenie wytwornicy, to nam pozwoli. Bo posiadamy oczywiście, jako to włoskie krążowniki, wytwornicę dymu, która pozwoli Wam w razie co schować się, bądź zaatakować wraz z dymem. Macie wysokoprężną wytwornicę dymu, która nie trwa zbyt długo, ale to pozwala zawsze wycofać się bądź zaatakować, prawda, wraz z tą dymnicą. No i dodatkowo samolot zwiadowczy, który też to coś tam trwa, ale powiększa Wam zasięg o te 20%. Macie też detektor okrętów podwodnych, co jest bardzo interesujące i może być przydatne, jeżeli chcecie w razie co popolować na podwodniaki, to teraz Zara posiada właśnie tę oto opcję. Kapitan, raczej podobnie robimy go tak jak na Astuariasie, więc no tutaj nie ma co za bardzo do dodania, raczej tutaj obrót wież, robimy go sobie na poprawiony sprzęt, możemy, żeby dłużej dymnicę, mieć adrenalinę, może nadzorcę, jeżeli chcemy mieć więcej ekwipunku, ale na pewno bym się skusił być może na eksperta przeżywalności, kamo, no prawda, i mistrz działonowy, ale to tak w skrótach. Zara jest okrętem oczywiście historycznym, który zatonął, moi drodzy, w bitwie w czasie II wojny światowej, koło przylądka Stilo, był... No właśnie nam trochę namotali za atakami własnego lotnictwa, między innymi... własne lotnictwo w bitwie o przylądkę Matapan został zaatakowany przez siły brytyjskie i zatopiony przez potem niszczyciel HMS Jervis, więc jeżeli ktoś chciałby wielki pojedynek, no to Zara versus Jervis. Ale nie rozmawiajmy już o tym, moi drodzy, pora na miejsce pierwsze, na okręt, który według mnie zasługuje na to bezkonkurencyjnie. Dlaczego? Dlatego, że no przede wszystkim jego kalibrem na tym tierze, i to jest okręt drzewkowy, robimy wielką, ale to wielką różnicę. To był taki projektu, który gdzieś miał być może jakąś gałązką. Ciekawe, czy wiecie już, o jakim okręcie mówię, skoro już się tak rozszerzyłem. No dobra, przejdźmy do miejsca pierwszego. To może wydać się dziwne, ale na miejscu pierwszym niemiecki krążownik 7. poziomu, czyli York. Dlaczego on jest taki pancerny, bym powiedział? Dlaczego ja go umieściłem tutaj i dlaczego, no właśnie, inne krążowniki, że tak powiem, przegrały z nim bój. Moi drodzy, jeżeli tego nie wiecie, to York posiada na 7. tierze z krążowników drzewkowych największy kaliber. To punkt pierwszy, a to jest już bardzo dużo, z okrętów oczywiście drzewkowych. No i poza tym posiada wszystko, co najlepsze, co niemiecki krążownik może posiadać na 7. tierze. I jest za darmo, bo jest okrętem drzewkowym, więc cóż chcieć więcej. Na początku pancerz. No tutaj oczywiście nie ma co szaleć, jeżeli dostaniemy po garach, że tak powiem, po burcie, no to raczej poczujecie i spłyniecie. No ale nie oszukujmy się, jeżeli dobrze będziecie kręcić, to raczej nikt Was nie trafi, bo ten krążownik też należy do dosyć manewrowych i łatwo jest mu się uciec, wywinąć z najgorszego nawet zagrożenia. Żywotność tego krążownika to 32 tysiące. To najmniej z tych trzech, które sobie omawiamy. I to też istotne, że warto brać właśnie też żywotność jego pod uwagę. Obrona przeciwtorpedowa jakaś istnieje, ale do szałowych na pewno nie należy, bo tylko i wyłącznie 10%. Przejdźmy sobie dalej. Artyleria. 210 kaliber. Niby niedużo te 8 mm, ale robi różnicę, dlatego że posiadacie już, moi drodzy, 2900 z obeków, a 5600 z pocisków przeciwpancernych. Jeżeli ktoś by się z Was zastanawiał, jakimi pociskami strzelać tym okrętem, odpowiedź jest bardzo prosta: przeciwpancernymi. 5600, oczywiście jeżeli przeciwnik daje Wam tą możliwość, bo jeżeli jest cały czas dziobem, no to raczej nie będzie tutaj szał. Dodajmy dalej, że strzelacie na odległość 17,3 km i dodatkowo przeładowujecie co 12 sekund, więc to jest dosyć dobry czas przeładowania i zasięgu.
No i porównajmy sobie te obrażenia, więc może być tutaj interesująco, jeżeli weźmiecie dobrze w obroty Yorka. Torpedy, moi drodzy, dwie wyrzutnie na każdej burcie, czyli łącznie macie cztery wyrzutnie potrójne, prawda, 6-kilometrowych torped. Do bliskiej obrony czy ataku idealne, więc możecie czuć się bezpieczni, jeżeli trzeba zadać obrażenia. Macie łącznie 6 torped na burcie, więc ja bym nawet nie narzekał. Można sobie przyszarżować. Atak lotniczy, moi drodzy, 2 klucze 6-kilometrowe, nic się nie zmienia. Obrona przeciwlotnicza jakaś istnieje i bym powiedział nawet, że istnieje całkiem dobra, bo w porównaniu do tych poprzednich okrętów to tutaj co nieco postrzelamy. Obrona przeciwlotnicza, mówiłem, manewrowość 33 węzły, promień skrętu też nie jest taki straszny, ale czas przestawiania tutaj można by było co nieco popracować. Kamuflaż 13 km, dowódca nie jest rozdany, więc zbijemy tutaj do 12 z groszami. Zresztą w ogóle na tym siódmym tierze te wszystkie kamuflaże to 12 z groszami dla tych krążowników właśnie, które Wam dzisiaj podaję, drzewkowych. One wszystkie są podobne, to jest najważniejsze, bo nie zaryzykowałem brania lekkich krążowników, nie zaryzykowałem do brania ciężkich krążowników, takie, które teoretycznie kandydowałyby, czyli na przykład Nowy Orlean albo Algier, według mnie cięższy o wiele, ale no według mnie te krążowniki i tak dają radę i trzeba brać pod uwagę to, jakie w tym momencie są. No przede wszystkim Zara, Asturias i York to bardziej flankerzy trzymający zasięg, ale też no potrafiący w pewnym momencie zaatakować i każdy z nich w odpowiednim momencie się sprawdzi. Nie każdy w tym samym, ale no rozumiecie już, o co mi chodzi. Tutaj warto robić go pod oczywiście standardowego krążownika, czyli możliwość, prawda, przetrwania modułów i sprzętu, to żeby się nie palić, ale też po to, żeby celniej strzelać, można wydłużyć sondę hydroakustyczną, można też ewentualnie poprawić sobie naprawkę. Mamy sondę hydroakustyczną, która wykrywa okręty na 5,5 km, czyli niemiecka sonda. Warto to o tym pamiętać, bo to jest nasza jedna z głównych broni, jeżeli chcemy sobie ją wydłużyć, to na przykład właśnie w sprzęcie, albo na przykład za pomocą dowódcy. Jak budujemy dowódcę tutaj, no to warto wiedzieć o tym, że warto też tego dowódcę budować, żeby jak najczęściej strzelać. Nie posiadamy naprawki na siódmym tierze, więc musicie też wiedzieć, że jeżeli dostaniecie obrażenia, to tak jak i Zara, i Wy właśnie jako York, te obrażenia już niestety zostaną w Was. Jedynie hiszpański okręt może być, no, szczęśliwy, bo coś tam się naprawi. I tak naprawdę najszybciej omówiłem Wam Yorka, czyli miejsce pierwsze, które według mnie jest naprawdę konkretne, ale też biorę pod uwagę to, że możecie się ze mną nie zgadzać. Dla niektórych Miyoko może być numerem jeden, dla niektórych Nowy Orlean, dlatego zapraszam też oczywiście do dyskusji, ale ja tutaj jako główny atut wymieniam kaliber. Kaliber Yorka jest naprawdę imponujący, bo ten kaliber możecie sobie zobaczyć, on się potem nie powtarza wśród krążowników, prawda, niemieckich i on, że tak powiem, gdzieś zaginął. Być może, kto wie, może Wargaming kiedyś wpadnie na pomysł dodać nowe drzewko krążowników niemieckich i będzie zaczynało się od siódemkowego Yorka jako takiego, no, takiego rodzynka, że tak powiem, troszeczkę odstającego. Fajny okręt, naprawdę sensowny, no i warto brać go pod uwagę, bo ja osobiście troszeczkę sobie nim pograłem. I co najważniejsze, to projekt. To nie jest okręt, który powstał, jest to projekt, więc też musicie brać to pod uwagę. To coś przejściowego pomiędzy właśnie ósemką a szóstką, taki właśnie York. Tak też zapraszam Was teraz do przejścia na najlepsze okręty premium siódmego tieru. Tam na pewno kilka niespodzianek, ale też zapraszam do tego, żebyście obejrzeli ten materiał do końca. Tak też przed Wami trzy najlepsze według mnie krążowniki siódmego tieru premium w World of Warships. I jesteśmy wśród okrętów premium siódmego tieru, czyli krążowniki siódmego tieru premium najlepsze. Miejsce trzecie, Weimar. Skończyliśmy tam niemieckim okrętem i teraz zaczynamy niemieckim krążownikiem. Weimar to można by było powiedzieć na skróty York
z inną artylerią. I to jest najbardziej poprawne stwierdzenie, jakie można tutaj użyć. Tak samo posiada cztery wieże, ale inny kaliber i przede wszystkim inna szybkostrzelność. Mamy tutaj oczywiście kaliber z szóstki, czyli z Nurembergi. Żywotność, moi drodzy, i rozmieszczenie pancerza bardzo podobne do Yorka, więc tutaj nie będziemy za dużo się zagłębiać. Będziemy tutaj sobie omawiać zaraz, prawda, oczywiście ten projekt krążownika na podstawie tego, co on może robić i jak zmasowany ostrzał może ten krążownik prowadzić. Żywotność, moi drodzy, to 35 tysięcy, troszeczkę lepiej niż sam okręt drzewkowy. No i obrona przeciwtorpedowa identyczna. Dodatkowo mamy artylerię, 4 potrójne wieże, 150 strzelających na zasięg 14 km co 8 sekund, jeżeli strzelacie salwą, oczywiście burtową, czyli wszystkie wieże strzelają, leci do przeciwnika 12 pestek, 12 pestek, które potrafi zadać obrażenia 1700 obekami i 3900 przeciwpancernymi, więc jest to ładny grad ognia na 7 tierze i na pewno może się to nie spodobać przeciwnikom, a Wam oczywiście jak najbardziej. Prawdopodobieństwo pożaru to 5% tylko i wyłącznie, ale ilość pocisków spadająca na przeciwnika może zrobić rzeczywiście tych pożarków troszkę. Na pewno idealna broń do polowania na niszczyciele przeciwnika, na pewno na lżejsze krążowniki, bądź do zmasowanego ostrzału, prawda, takiego spamerskiego na inne przeciwne pancerniki. Bateria dodatkowa 4 podwójne 105 i tak jak Wam mówiłem, zasięg ostrzału to 14 km. Torpedy na tym okręcie to też taki fajny dodatek, identyczny jak, prawda, na drzewkowym Yorku. Mamy 4 potrójne wyrzutnie torpedowe, 6-kilometrowe, po 2 na burcie, czyli 6 torped z boku, z burty możecie wypuścić przeciwnikom, szarżując na nich bądź uciekając od nich, kiedy jesteście zagrożeni. Atak lotniczy to 2 klucze. Oczywiście standardowo 6-kilometrowe. Obrona przeciwlotnicza to, no, taki bym powiedział standard, ona się tutaj niedużo różni, więc będziecie, jeżeli potrafili zbierać obrażenia, jeżeli siądzie na Was ten, prawda, nieszczęsny lotniarz, ale jeżeli dobrze kręcicie, to raczej za dużo szkód Wam nie porobi, oczywiście jeżeli nie jesteście ostatni w bitwie, to wiadomo. Manewrowość tego okrętu to 31 węzłów, troszkę słabiej, jeżeli pamiętam dobrze, od Yorka. Promień przestawienia steru 650 i czas przestawienia 8,5. Nie jest źle i na pewno dużo pomaga Weimarowi jego kilka tutaj rzeczy. Można sobie go poprawić pod ster, ale ja osobiście uważam, że lepiej zrobić go pod manewr, pod silnik, czyli jak najszybsze ruszanie, cofanie. Zasięg wykrywalności 11,5 km, tutaj jest użyty już dowódca z kamuflażem i jest to dosyć opłacalne, bo to 11 km robi tutaj różnicę. Przejdźmy jeszcze do wyposażenia tego okrętu. Na tym okręcie ja osobiście polecam, no mi się wydaje, bez szałów. Jeżeli chcecie się pobawić, to na pewno można modyfikację wyszukiwania hydroakustycznego, a jeżeli uważacie, że Wam się dobrze gra z modyfikacją doładowania silnika, i to też się może przydać. Tak jest, bo ten okręt posiada dopałkę do silnika na 7 tierze, czyli tym krążownikiem jeszcze będziecie potrafili szybciej płynąć. Modyfikacja systemów celowniczych bardziej, chyba najbardziej się przyda tutaj i modyfikacja napędu po to, żeby jak najszybciej ruszyć z miejsca, prawda, zaatakować przeciwnika. Sonda hydroakustyczna na pewno jako podstawowy sprzęt tutaj, który jest wymagany przede wszystkim dlatego, że niemiecka sonda jest o wiele lepsza niż inne sondy, bo ma 5,5 km wykrywania okrętów. No i co najważniejsze, doładowanie silnika daje Wam 15% maksymalnej prędkości, ale też troszeczkę działa, bo czas działania 198 sekund. Możecie sobie co nieco pobywać na tym przyspieszeniu. To jest bardzo istotne, bo możecie bardzo szybko zmienić swoją pozycję, uciec, przemieścić się, zaatakować, potowarzyszyć Waszym niszczycielom w wejściu na kapa. To ma sens, jeżeli rzeczywiście ogracie sobie Weimara. Naprawdę może to być opłacalne i wyniki same będą przychodzić, no oczywiście wraz z Waszym graniem, nie oszukujmy się. Myśliwiec albo samolot zwiadowczy. Jeżeli uważacie, że dobrze Wam się strzela na krótkim dystansie, no to myśliwiec może Wam się tutaj przydać. Jeżeli chcecie poszerzyć, by zwiększyć sobie zasięg, no to macie ku temu możliwość dzięki samolotowi zwiadowczemu. Ja chyba przyznam Wam osobiście, że grałem
bez samolotu zwiadowczego, dlatego że te 14 km i tak używałem zasłon terenowych. Dzięki temu oczywiście trwałem dłużej na polu walki, ale też wiedziałem, na co, że tak powiem, mnie stać. Wiem, że też wykorzystywałem myśliwiec później w niektórych elementach, ale na pewno Weimarem dało się grać na tym krótkim dystansie i polecam go, jeżeli jesteście fanami niemieckich krążowników, to Weimar, miejsce trzecie wśród okrętów krążowników premium 7 tieru, polecany jest przeze mnie. Przejdźmy teraz do okrętu na miejscu drugim, srebrny medalista. Kto to jest? No sądzę, że raczej się domyślacie, bo to jeden z tych legendarnych okrętów zadublony. I nie tylko, ale ogólnie. Okręt premium, miejsce drugie. To oczywiście Belfast. No o tym okręcie krążą legendy. To jeden z okrętów, który przez pewien czas był naprawdę wyłączony w ogóle z dystrybucji. Teraz chyba też nie można go dostać. Jest to naprawdę legendarny okręt. Jeżeli dostaniecie go gdzieś ze świątecznego, prawda, kontenerka w łapki, i to cieszcie się podwójnie, dlatego że trafiacie naprawdę jedną z ikon tej gry i naprawdę sensowny brytyjski krążownik, mimo tego, że zbiera i jest papierowy, no to naprawdę potrafi się nim wyciągać. Sam oczywiście tego nie zrobić, trzeba nim pograć. Będziecie potrafili wyciągać nim naprawdę niebagatelne wyniki i denerwować przeciwników. Moi drodzy, rozmieszczenie pancerza na tym okręcie to czysty i wyłącznie papier. Wszystko, co wchodzi poniżej linii wody, wchodzi i was morduje, więc nie chcecie, żeby wchodziło, więc nie dajecie się wykryć, a kamuflaż to was, wasz wielki przyjaciel w tym oto okręcie. Żywotność tutaj to 38 tysięcy, troszeczkę więcej niż tutaj u kolegów, na przykład niemieckich, więc jest co tutaj, że tak powiem, zbierać. I obrona przeciwtorpedowa też nieduża. Artyleria to 4 potrójne wieże 152 strzelające na 15,4 km co 7,5 sekundy OBK-ami i PPK-ami 200, 300, takie obrażenia możecie zadawać tym oto okrętem. Co najważniejsze, ten okręt, moi drodzy, naprawdę potrafi robić gęstą zasłonę dymną ze swoich pocisków i potraficie naprawdę zaspamować przeciwne okręty, dodatkowo 11% na wywołanie pożaru, więc to już jest dosyć spora wartość. Dodatkowo macie atak lotniczy, dwa klucze atakujące, nie zapominajmy też o obronie przeciwlotniczej, która jest dosyć sensowna jak na brytyjski okręt, ale też dodajmy do tego na 7 tierze. Okręt posiada też manewrowość. Jakby nie miał manewrowości, to by było kiepsko, ale posiada prędkość maksymalną właśnie do 34 węzłów przy promieniu skrętu 730 i dosyć sprawnym czasie przestawiania steru. To jest jeden z tych okrętów, gdzie można tutaj się pokusić o ster, żeby jeszcze bardziej to podkręcić. Kamuflaż fajny, bo 8,9 km, jeżeli go wymasterowaliście, i na pewno to jest polecane, bo ten krążownik ma swoje zalety, ale też warto wykorzystać, jak to się mówi, wszystko, co ma dookoła, czyli między innymi bardzo małą wykrywalność. Wyposażenie tego okrętu, tak jak widzicie, ja mam tutaj wydłużony radar, tak jest, bo Belfast jest jednym z trzech okrętów na 7 tierze, z trzech krążowników, które posiadają radary. Jest nim oczywiście Belfast, jest nimi Indianapolis i oczywiście Atlanta. No wiadomo, Atlanta B jest jeszcze, ale to jest ten sam okręt, więc mamy trzy okręty, oba, wszystkie alianckie, Belfast, Indianapolis i Atlanta, które według mnie posiadają radary, ale jedynym chyba z tych radarowców właśnie najbardziej skutecznym jest Belfast. I właśnie o nim sobie mówimy, warto ten radar wykorzystać, potem celowniki, ja tutaj gram na układ sterowania i oczywiście na kamuflaż. Tutaj warto też sprzęt eksploatacyjny, bo mamy, moi drodzy, wytwornicę dymu, która no potrafi rozciągnąć dym i możemy sobie z niego strzelać, warto mieć jakiegoś spota. Mamy sondę hydroakustyczną, która wykrywa 4-kilometrowe okręty z 4 km, ale też i torpedy, no i trwa troszeczkę, więc ona może wam pomóc, jeżeli stoicie w tym dymie. No i radar, to jest kapitalne, 8,5 km, czas działania 33 sekundy, jeżeli jest wydłużony, no i przeładowanie co 100 sekund, naprawdę fajna zabawka, potrafi robić robotę. Pamiętajcie, że Belfast nie ma torped. Jeżeli szukacie torped na Belfaście, to akurat zamiast torped dostaliście radar, więc no właśnie, na 7 tierze macie Fiji, na przykład brytyjskie, ono ma torpedy, Belfast nie ma torped, więc taki, że tak powiem, jego mankament.
No i ogólnie okręt jest mega. Naprawdę fajnie się nim gra, w dywizjonach potrafi robić robotę, utrzymywać kapy. To jest okręt wsparcia, to nie jest okręt do puszowania, żeby sobie od razu to wyobrazić. To jest okręt wsparcia, on znakomicie wspiera pancerniki, znakomicie wspiera inne krążowniki, znakomicie wspiera niszczyciele, które gdzieś tam coś wam wyspotują. I znakomicie sprawdza się w roli drużynowej, ale już gorzej w roli indywidualnej, dlatego że on potrzebuje oczu, bądź jeżeli sobie sam zapewni oczy na chwilę, no to tylko, no na chwilę dosłownie. I to jest główny mankament Belfasta, ale okręt legendarny i dalej będę upierał się nad tym, że warto przychylić się do niego. Jeżeli traficie go na święta, to ja wam gratuluję, a jeżeli trafiliście, to tym bardziej wam gratuluję i wyciągnijcie sobie czasami Belfasta z portu. To naprawdę konkretny kawał brytyjskiego okrętu, historycznego, co najważniejsze, między innymi brał udział w ataku też na Normandię, właśnie na D-Day, więc warto, ale to warto. No i jeżeli jesteście w Londynie, to chyba dobrze pamiętam, to Belfasta można zwiedzić, no więc no, tak też miłej wycieczki, a ja, moi drodzy, zapraszam na miejsce pierwsze i tu będzie spore zaskoczenie, dlatego że ten okręt pojawił się niedawno. Na miejscu pierwszym wśród krążowników 7 tieru, krążowników premium Maya. Japoński krążownik, który niedawno pojawił się w grze, naprawdę jest świeżakiem. No tutaj macie w tym legendarnym kamuflażu Maję, ale to jest naprawdę konkretny kawał krążownika. Kiedy pojawiła się Maja, wiedziałem, że naprawdę dobrze będzie mi się nim grało, że jest sporo innych krążowników, ale ten oto Japoniec od razu spodobał mi się pod wieloma względami. I on ma to coś, mimo tego, że nie ma radaru, tak jak na przykład Indianapolis czy Belfast czy Atlanta, no to posiada coś, co naprawdę zwróciło moją uwagę. Przejdźmy do tego, że to też Japoniec, to też swoje robi. Żywotność, moi drodzy, 39200, czyli bardzo konkretna pula, jedna z wyższych tych, których wśród tych okrętów, które dzisiaj omawiamy, i obrona przeciwtorpedowa 19%. Nie powiedziałem o pancerzu, tutaj musicie uważać, dlatego że mimo tego, że pancerz posiadacie, jakieś tam warstwy tego pancerza, no to jak was wlizie, no to was zaboli, czyli jednym słowem nie pokazujemy boku, bo będzie trzeszczało w słuchawkach, a takie trzeszczenie w dużej ilości może spowodować koniec bitwy. Oczywiście chodzi o cytadelę i wylądowanie w porcie, tak a propos, bo zaraz ktoś powie, że nie mówię domysłami. Artyleria, moi drodzy, to 4 podwójne 203 strzelające na zasięg 15 i 3 km standardowo, czyli ten zasięg jest mniej więcej na tym tierze tak przypisany bazowo do tego 15 km. 16 sekund przeładowania, czyli dosyć duży czas przeładowania, ale pociski odłamkowo burzące zadają 3000 obrażeń, a przeciwpancerne 4700. Warto się przychylić do tych pocisków, bo one naprawdę robią robotę i przede wszystkim zobaczcie, że podpalające pociski odłamkowo burzące to 19% szansy na pożar. Dużo i tak jest fajnie, bo może być jeszcze więcej, bo dowódca tutaj nie jest rozdany. Możemy tutaj zwiększyć to nawet o ten procent, więc będzie już 20, do tego dołączymy flagi, prawie 21, więc naprawdę Maja potrafi palić i zadawać obrażenia z właśnie z tych pocisków. Macie dodatkowo jeszcze 127 w 6 wieżach podwójne, ale to oczywiście bateria dodatkowa. Jeszcze torpedy, 4 poczwórne wyrzutnie, czyli taki wredny japoński kąt tu na burcie, 8-kilometrowych, pozwolą wam co nieco zaatakować, ale naprawdę musicie pokazać kawałek burty, więc jeżeli już na siłę chcecie puścić torpedy, to nie puszczajcie, bo one są naprawdę tylko i wyłącznie dodatkiem i nie zwracajcie tak naprawdę na nie uwagi, one są. Będziecie o nich pamiętali, to je puścicie, nie, to nic się nie stanie, a jeżeli wystawicie się w tym czasie na bok, no to będzie was bardzo bolało, bo bok tego krążownika bardzo boli. Wielokrotnie się o tym przekonałem, ale to nieważne, bo on ma wiele innych fajnych mankamentów. Atak lotniczy standardowy, 6-kilometrowe, 2 klucze atakujące. W ogóle te ataki na 7 tierze to wszystko jest Ctrl-C, Ctrl-V. Obrona przeciwlotnicza, moi drodzy, jest tutaj, istnieje, jest nawet sensowna, ale okręt jest duży i potrafi go tam lotniskowiec, jeżeli na nim siądzie, trafić, więc no jest to naprawdę taki krążownik ciężki, że tak powiem, z tych większych, które jak na razie dzisiaj sobie omawiamy. Manewrowość to 35 węzłów, czyli bardzo dobra. Promień skrętu 780, no bywali gorsi w zestawieniu dzisiaj, no i czas przestawiania też co nieco tutaj można by było poprawić, ale 8 sekund to nie jest tragedia. Kamuflaż 12 km z
groszami, ale bez rozdanego perku kapitańskiego i co najważniejsze, jeżeli rozdamy go, no to spadnie nam o 10%, czyli zejdzie nam około 1,2 km, więc jest bardzo ładnie, 11 z groszami wykrywalność japońskiego krążownika Maya. I teraz przejdźmy do wyposażenia. Tak jest. Wyposażenie tutaj oczywiście standardowo bierzemy sobie pod przetrwanie takiego krążownika. Możemy ewentualnie wydłużyć sondę hydroakustyczną, chociaż w przypadku japońskiej sondy ona może Wam się przydać, ale ja osobiście uważam, że tutaj lepiej mi się grało na kontrolę uszkodzeń, dlatego że ten krążownik potrafi płonąć, że tak powiem. Gdzieś tam te pożary na nim wchodzą. Ale osobiście, jeżeli Wy uważacie lepszą opcję hydro, no to weźcie sobie hydro, 5-kilometrowy zasięg wykrywania okrętów, 3,5 km torped. Oczywiście celowniki i ja gram na układ sterowania. Jeżeli ktoś powie mi, że nie, tutaj na silnik, ja osobiście grałbym na układ sterowania i mi się tak lepiej gra, dlatego że ta manewrowość jest o wiele lepsza. Tym krążownikiem dużo się kręci, można rzucić te torpedy wtedy bezpieczniej, może nie tak, że tak powiem, z takim zagrożeniem i tak mi się tak gra dobrze. Okej, przejdźmy dalej, moi drodzy, mamy tutaj też sondę hydroakustyczną, która, no tak jak mówiłem, no 5-kilometrowe wykrywanie okrętów pozwoli Wam co nieco tutaj porobić. Jeżeli nie chcecie jej używać, macie obronę przeciwlotniczą, czyli w razie co rozbicie, jeżeli za bardzo męczą Was, bzyki, które latają nad oczami, nad Waszym okrętem, przepraszam. Myśliwiec pozwoli Wam jeszcze dodatkowo ochronić się przed tymi wrednymi samolotami z lotniskowca, które będą Was szpiegowały, ewentualnie pozwoli Wam coś wykryć, na przykład, jeżeli to coś będzie strzelało, i dodatkowo grupa naprawcza, która jest bardzo fajna na tym okręcie, 235 punktów na sekundę, ale dodajmy tego, że to, że na właśnie okrętach 7 tieru niezbyt często spotyka się grupę naprawczą, więc warto brać to pod uwagę. I tutaj jeszcze jeden bonus, mamy przyspieszacz ładowania baterii głównej, co prawda tylko 2 sztuki, jeżeli weźmiecie nadzorcę, będziecie mieli 3 sztuki, no ale to zawsze pozwoli Wam szybciej postrzelać o te 50% artylerią, więc jest szansa komuś wymalować jakąś ładną salwę, 2-3 salwy, prawda, i dzięki temu zadać obrażenia z przeciwpancernych pocisków, bądź na przykład podpalić go i odejść, prawda, niezauważonym, albo zauważonym i mniej oberwać. O, tak może w ten sposób patrzmy na tą logikę. Ogólnie okręt jest bardzo, ale to bardzo wszechstronny. Nadaje się do atakowania, może nie z pierwszej linii, to akurat przesadziłbym, ale na pewno do podchodzenia dzięki kamuflażowi, nadaje się do grania z wyższymi tierami. Na pewno jeżeli traficie mają na inne okręty, na przykład 8 i 9, ja osobiście nie bałbym się, kamuflaż tutaj pozwoli Wam się schować i przede wszystkim też będziecie potrafili się odgryźć. Oczywiście jasne jest, że trudniej Wam się będzie grało, na pewno będzie to wymagająca bitwa, ale okręt ma dosyć szerokie pole tutaj, tak jak widzicie, sprzętu eksploatacyjnego i przede wszystkim tego, co pozwoli Wam robić, czyli też torpedy, artyleria, sama żywotność, kamuflaż. Jednym słowem, według mnie, od kiedy pojawiła się Maya, jest zasłużonym liderem wśród krążowników na 7 tierze, krążowników oczywiście premium. Jak widzicie, jest bardzo duża pula krążowników 7 tieru, krążowników premium i krążowników drzewkowych, ale wśród tych, które dzisiaj sobie umówiliśmy, osobiście uważam, że Maya zasługuje na pierwsze miejsce, ale też wszystkie te, które wyróżniłem, pod wieloma względami wyróżniają się. No takie masło maślane mi wyszło, ale są specyficzne i na pewno warte ogrania, nie tylko skupianie się na tych, że tak powiem, standardach. Jeżeli też zastanawiacie się, jaki okręt być może kupić jako okręt premium, to mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam, żeby znaleźć coś dla siebie właśnie na 7 tierze, bądź na przykład jaką linię robić. Dlatego polecam się na inne materiały, już niebawem kolejne 7 przed Wami, a dzisiejszy materiał nagrywał dla Was UberStrike z kanału Od Gracza dla Graczy. Pamiętajcie o lajku, subiku, no i dołączeniu do mnie na stałe. Na razie, hej!